Idziemy na końcu pochodu zmierzającego od grobu nieznanego żołnierza do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Rozmawiamy z panem Stanisławem Sarkowskim. Panie Stanisławie, jak na gorąco, bo jeszcze te obchody trwają, ocenia pan tegoroczne obchody? No, jestem zasmucony. Spodziewałem się, że będzie ogromna frekwencja, że będzie dobra organizacja, że spotkam tutaj setki tysięcy swoich rodaków, że spotkam młode pokolenie, że zobaczę młodzież z różnych organizacji patriotycznych. No niestety okazało się, że kształt tych obchodów, ich wielkość, ich siła jest bardzo marna i trzeba z tym wyraźnie coś zrobić. Nie udało się w tym roku. Są skromniejsze chyba niż w roku ubiegłym, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Są dużo skromniejsze, nawet jeżeli idzie o ilość. No, tego typu demonstracje powinny nieść ze sobą jakiś ruch, jakieś pospolite ruszenie, jakąś ogromną nadzieję w ludziach, którzy idą budować. No niestety tutaj widzę, wszyscy są smutni, tak jak słuchałem komentarzy, wszyscy są bardzo niezadowoleni z tego, co tutaj się stało. No nie chcę tutaj powtarzać najostrzejszych słów, ale nieznani mi zupełnie ludzie są bardzo niezadowoleni z dzisiejszej organizacji. Czy mnie trochę jedna rzecz zaskoczyła. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił, żeby nie upolityczniać tych obchodów. Natomiast brakuje wielu środowisk patriotycznych, narodowych, katolickich, a reprezentacja i w komitecie honorowym i w ogóle przedstawicieli na przykład PiS-u, no także częściowo PSL-u, Kukiza jest bardzo duża. No to znaczy co, posłowie są ciałem niepolitycznym, a członkowie organizacji młodzieżowych są polityczni? Trochę jest to dziwne dla mnie. No to nie jest dziwne, to jest w tym tkwi sprzeczność, w tym tkwi paradoks. Po prostu, jeżeli się ogłasza, że coś jest niepolityczne, a równocześnie na czele pochodu, czy w środku, czy gdzieś tam w centrum pochodu idą przedstawiciele partii politycznych, no to samo w sobie jest sprzeczne, a więc nielogiczne. Ja mam zresztą inny pogląd na tego typu działalność. Uważam, że wprost przeciwnie, nasze demonstracje powinny być typowo polityczne, bo co to znaczy polityczne? To znaczy pewna zbiorowość wyraża swój stosunek do rzeczywistości. I otóż powinniśmy powiedzieć, jaka jest ta rzeczywistość historyczna, my kresowianie, ale także Polacy, naród polski, przedstawiciele narodu polskiego, przedstawiciele różnych struktur, różnych formacji politycznych, powinni właśnie w takich demonstracjach powiedzieć, czym jest nasza rzeczywistość dzisiaj Polska, jaka jest nasza sytuacja, że tak powiem, w międzynarodowym ruchu kresowym, bo trzeba pamiętać, że kresowian nas, braci naszych kresowian jest bardzo dużo poza granicami kraju. Tych, którzy mieszkają na przykład na Ukrainie, na naszych dawnych polskich kresach, na Litwie, na Białorusi i na wielu innych miejscach na wschodzie, ale też są tysiące czy dziesiątki tysięcy naszych rodaków, kresowian, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Francji, w Niemczech. Mam z wieloma z nich kontakt i wiem, że bardzo żywo się interesują naszymi sprawami polskimi, a więc mówienie, że coś jest niepolityczne, jest po prostu nieprawdziwe. Polityczność to znaczy wspólne działanie, zbiorowe jakaś demonstracja wobec jakiejś sprawy. I my tutaj idziemy w jakiej sprawie? W sprawie kresowej, w sprawie głoszenia prawdy, w sprawie głoszenia no, najważniejszych dla człowieka, dla społeczeństwa idei, jaką jest walka o pamięć, o historię, o tradycję, o naszą przyszłość także i o budowanie nowej, wielkiej Rzeczypospolitej. To jest nasze zadanie. No cóż, ja też mam takie, że tak powiem, smutne refleksje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym rozmówcą był pan Stanisław Sarkowski. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję, życzę powodzenia.